Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Bije się w piersi dziewczyny, przepraszam najmocniej, ale niestety mieliśmy ogromne problemy techniczne i sytuację rodzinną nieplanowaną taką, także nie planowałam tego, że będziemy mieli takie opóźnienie. I niestety tak się zdarzyło, te z Was, które nie mogły być, mogły być wcześniej, a teraz Was nie ma, to będziecie mogły to odsłuchać. Także spokojnie, pamiętajcie, że możecie to cały czas odsłuchać. Moja kawa już wystygła, co prawda. Miałam dyskusję jeszcze długą z mężem. Były strategiczne tutaj rozmowy dotyczące no, ważnych tematów. Więc biję się w piersi, ale nie było możliwości ruszenia wcześniej. I teraz stałam przed decyzją, czy jutro, czy dzisiaj z opóźnieniem, ale jutro mamy o 20 webinar. Webinar, na którym będziemy mówiły o wdzięczności. Webinar, czyli takie spotkanie online. A tymczasem z poniedziałku chciałam Was serdecznie przywitać i powiedzcie, skąd jesteście i skąd nadajecie do nas tutaj. Skąd jesteście? To znaczy z jakich miast? Dzień dobry, poniedziałkowo. Iwonka jest. Dzień dobry, Iwonko. Nadajecie poniedziałkowo. Skąd jesteście? Napiszcie, skąd się widzimy? Śmiało, śmiało, nie bójcie się. O, widzę Dorotkę. Cześć, Dorotka! Właśnie wróciliśmy wczoraj z Kraśnika. Dzieci tam zostały. Ja dzisiaj w porywie porannych akcji zerwałam nawet rolety z okien w kuchni, słuchajcie. Ponieważ liczę na nowe. Więc taką mam nowość w kuchni. Ale chciałam sobie podwyższyć jeszcze. Już myślałam, że dzisiaj nie będzie kawusi. No właśnie jest, ale wiesz co, mieliśmy takie tutaj historię, że musiałam. Znowu salonik. Ojku, wczoraj Kasiu, będziemy w Czarnogórze w sierpniu i sprawdzałam, jak daleko są saloniki, ale jednak 7 godzin to się nie wybierzemy. Poznań, Gostyń. Basia, widziałam, że pisałaś, ale niestety nie byłam już w stanie odpisywać na wiadomości, a wierzcie mi, że tego jest dużo. Basia z Antwerpii, Bieszczady. Malwina, jaką macie pogodę w Bieszczadach? Ania Kęska-Radom. Hellołki. Kraków, Warszawa, Kraków. Do Krakowa wybieramy się za 2 tygodnie. Jest podobno jakaś fajna. Coś z Wieliczką teraz zrobili. Solineo? Coś takiego. Basia, wszystkie czekałyśmy z utęsknieniem. Ja też. Ja już tylko czekałam, kiedy włączę i myślałam, że być może nam się nie uda dzisiaj w końcu spotkać. Danusia z Mińska Mazowieckiego. Widać, to dużo nas jest, dziewczyny. Naprawdę dużo. Bielsko-Biała, Poznań, czyli znowu cała Polska, ale nie tylko, bo też jest Grecja. Ci widzę, że nie ma Anglii. Słuchajcie, żeby nie przedłużać za bardzo, to chciałam Wam powiedzieć o tym, że idzie nowe. I jutro o godzinie 20, jutro o godzinie 20 chyba na naszym fanpage'u chłopaki w końcu to zrobią. Na naszym fanpage'u rusza szkolenie, webinar, w którym będziemy mówili oczywiście o tym, jak stać się kobietą szczęśliwą. No bo każda z nas chce być szczęśliwa, nie? Chociaż szczęściem dla nas będzie raj kiedyś tam. Dla każdego w swoim terminie będzie to przejście stąd tam, ale będziemy mówiły o tym, jak tu na ziemi zrobić jeden krok do tego, żeby poczuć się szczęśliwą. Tak naprawdę, bez tego, czy mam męża, czy nie mam męża, czy mam lepszą pracę, czy nie mam lepszej pracy, tylko tu i teraz. Chociaż ja miałam przed chwilą burzliwą dyskusję na temat jednej rzeczy. I powiem Wam, że czasami jest tak, że jest w nas silniejszy głos za tym, żeby jednak dążyć do tego, co nas może uszczęśliwić, nie? Przasnysz, Ania. Chodzi mi o to, żeby zaprosić Was na jutro, na godzinę 20, bo rusza już od 5 sierpnia, rusza
nowy nasz program miesięczny Krok do Szczęścia, czyli jak odkryć moc wdzięczności. My o wdzięczności mówimy na Urzekającej dużo. Mówimy o tym, co nam daje wdzięczność. Wdzięczność w drobnych sprawach, w drobnych rzeczach i w życiu codziennym, żeby nie zatruwać sobie życia narzekaniem, bo niestety dzisiaj mamy ogromną tendencję do narzekania i pewnie się ze mną zgodzicie tutaj bezdyskusyjnie. Mamy mocne przyzwyczajenia też, być może wyniesione z domu, ludzie w pracy narzekają, że w Polsce jest źle, że źle się żyje, że ludzie są źli, że czasy są złe, że pogoda, że wszystko. I jak się nakręcamy tak na to narzekanie i się wspieramy w tym narzekaniu jeszcze z innymi, to nasze życie staje się jednym wielkim narzekaniem. I żeby z tego wyjść, to się nie dzieje od tak, że ja nagle pyk, przestanę narzekać i wszystko jest pięknie. Tylko trzeba się tego nauczyć. Trzeba wejść w nawyk dziękowania, trzeba wejść w nawyk doceniania właśnie po to, żeby narzekanie wyplenić z naszego życia i otoczenia. Jeśli żyjemy wśród ludzi, którzy notorycznie narzekają, słuchajcie, to tak zwane, to jest bardzo popularne dzisiaj wampiry energetyczne, ale rzeczywiście jest tak i to jest udowodnione naukowo, że z kim przystajesz, takim się stajesz, bo działają, jeśli chodzi o narzekanie, działają tak zwane neurony lustrzane. Czyli ludzie, którzy narzekają i przebywasz wśród takich ludzi, to z czasem Ty też narzekasz. To tak jak, wiecie co, jeśli przebywasz wśród ludzi, którzy dziękują i cieszą się, to też dziękujesz. I o tym będzie cały miesiąc. Będziemy mówiły o tym, jak uczyć się, jakie mechanizmy działają, dlaczego to jest takie ważne, co mówi Pismo Święte o dziękowaniu, co mówią święci błogosławieni, jak oni żyli w dziękczynieniu. Naprawdę dużo tego będzie. Ja sama wierzę, że jeszcze raz mocno z tego skorzystam, ale chcę Was do tego zachęcić, do tej przygody, bo zmieniło się życie nie jednej z nas i to wiemy, ale jeśli chociaż kilkaset osób wejdzie we wdzięczność i zacznie to praktykować, to zacznie zarażać inne. I mamy realny wpływ na zmianę życia swojego i innych ludzi. Po prostu. Nie? Zgodzicie się chyba ze mną. Czy nie? Czy to jest w ogóle bez sensu? Weźcie coś powiedzcie. Weźcie coś napiszcie. Iwonka tak. Iwonka potwierdza. Narzekanie, dziękowanie. Narzekanie, dziękowanie. Cisza, no po prostu cisza. Pełna zgoda. Okej. No dobra, skoro się zgadzacie, to teraz bierzemy się do roboty i sierpień jest miesiącem zmiany naszego myślenia. Miesiącem zmiany i uczenia się o... Monia dołączyła, a o Moni przed chwilą z moim mężem rozmawialiśmy. Monia, muszę do Ciebie zadzwonić i pogadać. Dobra, to tyle w sierpniu, a propos rusza nowe. Tak, z narzekaniem będziemy się rozprawiały. Słuchajcie, bardzo fajne ćwiczenia, bardzo fajne zadania, konkretne mechanizmy, zależności i dużo badań naukowych, bo mamy, być może znacie nazwisko pana Emersona, jest to człowiek, który całe życie swoje naukowe, kilkadziesiąt lat poświęcił bodajże w Stanford na badanie wdzięczności, zależności różnych i wiecie, Biblia dużo mówi o wdzięczności, zresztą święci też, ale Emerson był człowiekiem
normalnym naukowcem, który zrozumiał, jak ważne jest życie dziękczynieniem, dziękowaniem i docenianiem. Mamy jego badania, znaczy mamy, no oczywiście udało nam się jakieś tam badania dotrzeć do nich. Sporo książek, sporo opracowanych jakichś tam jego naukowych technik, więc tym się też będziemy dzieliły. Więc to już 5 sierpnia. Jeśli chodzi o webinar, to jutro o 20 usłyszycie więcej o samych technikach i o tym, jak będzie wyglądał nasz nowy miesiąc. Ale chciałam też mówić o bezcennej godzinie. Dzisiaj o tym, na co nam brakuje czasu, o tym, dlaczego warto się zatrzymać. Czy ktoś z Was może napiszcie, ile czasu poświęcacie teraz, czy codziennie, czy w tygodniu, na spokojne przemyślenia, modlitwę albo medytację. No na przykład w ciągu dnia. Czy znajdujecie taki czas, żeby spokojnie się zastanowić nad swoim życiem, nad sobą i się pomodlić? I ile tak średnio? Możecie... Asia, nie na końcówkę, tylko na początek, słuchaj. Asia Garncarz pisze, że zdążyłam na końcówkę. Dzisiaj mieliśmy techniczne i... techniczne opóźnienia z kawą, więc zaczęliśmy później. Podzielcie się, ile czasu codziennie poświęcacie na spokojne przemyślenia, być może medytacje, na takie wchodzenie w głąb siebie. Nina, 5 minut. Ok, czy zdarza Wam, czy w ogóle udaje Wam się wygospodarować? Aneta, 30-40 minut dziennie. Basia, 5. 30 minut. Mhm. Dobra. To ja chciałam, poczekajcie. Ja sobie tutaj pół godzinki na takie myśli, o czym mówisz. Kilka minut dziennie. 10 minut, 15, 30. To o tym mówiłam tydzień temu, ale dzisiaj szczególnie jeden punkt na to mamy poświęcony, bo za dużo razy to do mnie wróciło w ciągu ostatnich tygodni. Kiedy czytamy biografie świętych, błogosławionych, czy to są matki, żony, może nie kochani, matki, żony, czy świętych kapłanów, czy czytamy. Ja na przykład byłam zachwycona taką książką Fenomen poranka. Tam jest trochę takich niebezpiecznych naleciałości z innych wyznań, kultur, ale samo sedno tego, żeby się zmobilizować, jest ważne. To we wszystkich tych opisach życia czy zaleceń do dobrego życia, tak jak w fenomenie poranka, znajdziemy informacje o tym, żeby zaczynać dzień lub w ciągu dnia znaleźć czas na wyciszenie się. To jest niepodważalne. Ostatnio czytałam artykuł o ludziach sukcesu. Tam, nie wiem, czy z jakiegoś Forbesa, czy innych tam... akurat u znajomego, gdzieś mi mignęło. I ich codzienną praktyką jest po pierwsze poranne wstawanie, nie wiem czy o świcie, czy nie o świcie, o której tam godzinie, a następną rzeczą jest medytacja poranna. I zobaczcie, czy to są ludzie, czy to są katolicy, czy buddyści, czy ktokolwiek inny, tylko ludzie, którzy wiedzą, że rozwój osobisty jest bardzo ważny i żeby mieć energię na cały dzień, potrzeba wyciszenia, to ich stałą praktyką jest medytacja. O tym pisał, mówił arcybiskup Fulton Sheen, być może go znacie, jeśli nie, to zachęcam do zapoznania się z tym wspaniałym człowiekiem. To jest biskup XXI wieku z naszych, XX wieku, przepraszam, on zmarł w latach 60. albo 70., ale Fulton Sheen zostawił nam naprawdę ogromną ilość materiału, książek, są jego filmy, bo nadawał na stacji
w telewizji amerykańskiej, jednej z najbardziej popularnych, i gromadził przed telewizorami miliony widzów. Dzięki niemu nawróciło się mnóstwo ludzi. I on podzielił się taką fajną, złotą praktyką, która potwierdziła się, słuchajcie, jak czytałam najnowszą książkę ojca Augustyna Planowskiego. Godzina dziennie. Godzina dziennie po to, żeby pomodlić się, pomyśleć, przemedytować. Augustyn Planowski mówi o tym, żeby godzinę wsłuchiwać się w Słowo Boże, dlatego żeby, jeśli nie znasz, tak jak mówił święty Augustyn, jeśli nie znasz Biblii, nie znasz Chrystusa, to dzisiejszy świat, dzisiaj, jeśli nie umiesz się zatrzymać, to świat znajdzie wszystko, da ci wszystko, żebyś tylko nie wsłuchała się w Pana Jezusa. I wiecie co? Chciałam Wam Świderska, czekajcie. Chciałam Wam przeczytać pewną jedną rzecz, którą wczoraj jeszcze raz do niej wróciłam. Jeśli chodzi o wyciszenie się. Szatan wezwał światowy zjazd demonów. W swoim przemówieniu na wstępie powiedział: nie możemy zabronić chrześcijanom chodzić do kościoła. Nie możemy zakazać im czytać Biblii. Nie możemy zakazać im komunikować się z Bogiem w modlitwie. Kiedy tylko zaczynają się modlić, nawiązują kontakt z Chrystusem, natychmiast tracimy władzę nad nimi. Więc nie chodzą do swoich kościołów, a my ukradniemy u nich ich czas, tak aby będąc zawsze zajętym, nie mogli się modlić i pokutować za grzechy i rozwijać swojego związku z Chrystusem. Nie będą mieli czasu na czytanie Biblii. Oto co należy zrobić, powiedział diabeł. Trzeba zapobiec ich spotkaniom z Bogiem. Utrzymać ten stan rzeczy przez cały dzień. Jak to zrobić? Zawołały demony. Trzeba wymyślić dużo ciekawostek, próżności i wiele sposobów okupujących ich umysły wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi rzeczami. A co najważniejsze, trzeba zaszczepić w nich pragnienie dóbr materialnych, chęć wzbogacenia się i służenia dla mamony. Niech będą przepojeni pragnieniem, aby zarabiać jak najwięcej ilości pieniędzy, żeby kupić własne samochody, mieszkania, wille. Niech zarabiają więcej i więcej pieniędzy, ale dla chęci pójścia do restauracji, kawiarni, chęci kupowania drogich, modnych ubrań, aby urządzić kosztowne remonty i mieszkania i dostarczać tam modne meble i luksusowy wystrój. Kuście ich, uczcie wydawać i brać pożyczki długoterminowe, kredyty, a tym samym popadać w zależności i niewolę banków. Przekonajcie ich żony do pozostania dłużej w pracy. Nie pozwalajcie im spędzać czasu z dziećmi. Stymulujcie ich umysły tak, żeby dzięki temu telewizory i komputery w domach pracowały stale, a oni jak najwięcej czasu spędzali oglądając telewizję i ślęcząc przed komputerem, a przez to nie mieli czasu na modlitwie. Upewnijcie się, że w każdym sklepie i restauracji na świecie stale brzmiała niechrześcijańska muzyka. To będzie blokować ich umysły i niszczyć ich jedność z Chrystusem i przynależność do Niego. Rozłóżcie na stole w kawiarni dużo czasopism i gazet. Napełnijcie ich reklamą skrzynki pocztowe, katalogami do zamówienia towarów dostępnych w internecie, biuletynami, ofertami bezpłatnych towarów, usług i innych złudzeń. Pokazujcie, no i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby tak zaprzątnąć nasz umysł, żebyśmy nie mieli czasu i chęci na modlitwę, na medytację, na wyciszenie się. Zobaczcie, co dzisiaj się dzieje. Jeśli tak na zimno spojrzymy, to w galeriach handlowych cały czas muzyka, reklamy, filmy, billboardy na mieście, cały czas musisz coś zobaczyć, cały czas. Anna Hieronim, to muszę sobie zapisać od razu. Cały czas stymulują nas, cały czas jesteśmy w takim zapętleniu, omamieniu, że rzeczywiście nie ma czasu, bo szkoda, znaczy szkoda tego czasu, bo ciągle chcemy coś robić, więcej i więcej robić. Właśnie tutaj też o tym dalej będzie, że cały czas imprezy, spektakle, koncerty, wyjście do galerii, tak, żeby ich umysł ciągle był zajęty pustotą, nie przynoszącą nic dobrego i pożytecznego dla zbawienia. I tak, znaczy nie sposób się z tym nie zgodzić. Ktokolwiek to napisał i ktokolwiek jest autorem tego, to szacun, ale rzeczywiście tak jest trochę dziś, znaczy trochę, tak jest dzisiaj. Zobaczcie, że dzieci też są stymulowane od początku. Nie ma czasu na refleksję, nie ma czasu na przystanek
i zastanowienie się, nie, nad tym, co się dzieje dzisiaj. I więcej, i więcej, i więcej. Jeszcze tam pojechać, jeszcze tu pójść, jeszcze to zrobić. I wieczorem padamy i mamy 5 minut, 7, 10, 15. I jeśli prześledzimy tych ludzi, którzy wiedzą, że rozwój... Ja zamieszczę, Monika pyta tytuł do tego, ja zamieszczę linka, link do zjazdy demonów. Zamieszczę do tego linka, później w poście będzie. Jeśli posłuchamy ludzi, którzy wierzą i wiedzą, że rozwój osobisty jest ważny, że zatrzymanie się jest ważne, to zobaczymy w ich porządku dnia, w ich kalendarzu dnia, w ich harmonogramie, że oni mają czas na zatrzymanie się. I biskup Fulton Sheen o tym właśnie mówił, że on nigdy przez całe swoje życie nie wierzył, że esencja jego kapłaństwa, taka, on to nazywał butlą z tlenem, jest godzina ciszy w swojej własnej ciasnej duszy. I on był znany z doskonałych praktycznych porad duchowych i on dawał tak, świeckim takie narzędzia, konkretne narzędzia. I on miał taką codzienną praktykę, która dawała mu energię i zapewniała udany dzień. To była jedna godzina medytacji. Ciężko jest znaleźć. On później pisał, że wielu ludzi nie może sobie pozwolić na to. Wiecie, no my też mamy domy, rodziny, jesteśmy mamami pracującymi często. I chodzi przede wszystkim, wiecie co, o postanowienie poświęcenia pewnej ilości czasu na modlitwę każdego dnia i wytrwanie w tym. Bo może to być, niektórzy pozostawali na modlitwie pełną godzinę, inni pół godziny, inni 15 minut. Ale chodzi o takie postanowienie, że ja sobie wygospodaruję codziennie, najlepiej, żeby to była stała pora, wtedy będzie nam łatwiej, codziennie określoną ilość czasu na modlitwę. Zobaczcie, z tego opisu, który czytałam, to szatan wie, że jeśli zabierze nam czas na modlitwę, to odetnie nam tlen. Nie? Odetnie nam tlen. Dla jednych to będzie medytacja, no w innych wiarach inaczej, czym innym jest dla nich modlitwa, ale dla nas najlepiej, żeby to była adoracja Najświętszego Sakramentu albo spotkanie ze Słowem Bożym. I dzisiaj dla ułatwienia Wam być może tej godziny chciałam Wam pokazać takie rozważania. Mówiłam już o księdzu Wąsie. Słuchajcie, to są niesamowite rozważania. Jest to Ewangelia na każdy dzień. I potem kilka punktów, kilka pytań dotyczących mojego życia dla każdego z nas, nie wiem, 4, 5, 6 podpunktów, które pomogą nam wejść w Ewangelię z danego dnia. No bo czasami trudno jest. Czytam i ja nic nie słyszę. Ja nie wiem, o co chodzi. Wiecie, szkoła w ogóle medytacji i życie Słowem Bożym na co dzień to nie jest łatwa sprawa. No nie jest. I wiele z nas się zniechęca na samym początku, ale mogę Wam spokojnie i z całego serca polecić właśnie, ja z tego korzystam. Mi jest dużo łatwiej odnosić się i trawić to Słowo Boże na co dzień. A ksiądz Krzysztof Wąs jest, polecił mi go znajomy ksiądz a propos jego rozważań i życie Słowem Bożym na co dzień, jest mistrzem. Po prostu dla mnie to jest niesamowity człowiek. I ja chłonę te jego medytacje i naprawdę jest dużo... Dużo łatwiej. Być może to będzie 15 minut dla niektórych z Was, 30, godzina, ale modlitwa Ewangelią na co dzień, na każdy dzień, na każdy tam okres roku znajdziecie. No, także ta godzina jest naprawdę bezcenna i dzisiaj, kiedy żyjemy w pędzie i mówi się, ojejku, świat tak pędzi i to jest takie straszne i świat idzie w złym kierunku, to jeśli my czegoś nie zrobimy, słuchajcie, bo można narzekać, rzeczywiście, no tak jest źle, ale jeśli my czegoś nie zrobimy i nie zaczniemy zmieniać swojego życia, no właśnie, Angelika to pisze, to dalej możemy utyskiwać, że jest źle, ale jeśli zmienimy chociaż jedną rzecz,
nawet tą codzienną modlitwę, możemy mówić: o matko, mam poczucie winy, że mi się nie udaje, to kurczę, słuchajcie, na grupie Urzekająca to jest, jest nas dużo. Urzekająca to ja. Jest nas tam dużo i naprawdę możemy się wspierać w tym. Nawet w postanowieniach tego, że chcę zacząć się modlić, czy słuchajcie, może jest ktoś, kto jest na tym samym etapie i możemy się razem wspierać. Tak, Kasiu, zrobię spis książki. Tak jak zawsze jest, to tak będzie i tym razem, tylko ja ten post przygotowuję później, bo sobie wszystko zapisuję i później mamy taki zbiór pod tym postem, nie? Dziewczyny, poprawiłyście mnie, że z tym Słowem Bożym to nie święty Augustyn, tylko święty Hieronim. Nieznajomość Chrystusa, nieznajomość Słowa Bożego to nieznajomość Chrystusa, tak? Poprawię się, ale ten cytat będzie w tytule, w opisie postu. Link do książki księdza Krzysztofa Wąsa. Też sobie zapisuję. Krzysztofa Wąsa. Dobra. Biskup Fulton Sheen, on bardzo mocno zachęcał do tej praktyki i nazywał to butla z tlenem. Tak. On nawet mówił, że spał czasami, nie? Na tej godzinie, że był taki zmęczony, że spał, że było mu ciężko, ale praktykował. I chodzi przede wszystkim o postanowienie poświęcenia pewnej ilości czasu na modlitwę i wytrwanie w tym postanowieniu. Im więcej czasu jesteśmy w stanie poświęcić na modlitwę w ciszy, tym więcej czasu mamy na rozwój naszej relacji z Jezusem, czyli cisza. Wyciszamy się, dziewczyny. I tutaj zachęcam Was do tego i będziemy w Urzekającej o tym mówić teraz przez najbliższe tygodnie, o wyciszeniu się, bo dość mamy zgiełku i nie zaprzeczycie mi na pewno, że świat nam daje zgiełk, rozrywkę i wszystko, a chce nas odciągnąć od ciszy. Ciszy. Urzekające idą do spa, więc w tej ciszy, co się będzie działo na naszych modlitwach, chcę Was zachęcić do takiej akcji SPA, czyli spowiedź, post, adoracja. Te z Was, które śledzą nas od dłuższego czasu, to wiedzą, o czym mówię, bo to nasze SPA to nic innego jak urzekające, nie SPA, tylko idziemy do SPA. O, jest, przybliżamy serca Polek do serca Jezusa. To jest taka nasza modlitwa, która trwa od 1 maja do 31 października. Wrzucę tutaj oczywiście też linka i wrzucę później w poście. Zachęcam Was do tego, żebyście się zapoznały z tym, bo tam od 1 maja do 31 października codziennie każda z Was może się zapisać do wspólnej modlitwy w pewnych intencjach. Mamy tam kilka intencji, między innymi to, że wynagrodzenie sercu Pana Jezusa za grzechy z niewagi, sercu niepokalanemu sercu Maryi za bluźnierstwa z niewagi, obronę życia, obronę czystości i o możliwość odbycia się wydarzenia Polska pod krzyżem. Ale ta akcja pokazała, że wiele kobiet chce się włączyć i jednoczyć i dbać o swoje serca, duszę i się jednoczycie, bo kilkaset zapewne już z Was wzięło udział w tej akcji. Możecie dołączyć, możecie się wpisać. Tam jest taki plik na każdy dzień. Nie musicie z imienia, nazwiska, możecie inicjałami, jeśli ktoś chce zachować anonim. Ważne, żeby pościć też w tym dniu. Najlepiej o chlebie i wodzie, ale jeśli nie możecie, to jakąkolwiek inną formę postu, odmówienia sobie czegoś zachęcamy. Dlatego, że każde Wasze wyrzeczenie nie idzie na marne. Nigdy nie idzie na marne. Tak samo jak modlitwa. Żadna nie idzie w próżnię. I żeby pokazać, że jest nas więcej, że chcemy się w tych intencjach modlić, pokazać też takie, to jest takie wyznanie też naszej wiary, bo post jest dużym wyrzeczeniem, dużym poświęceniem. Dlatego warto, zachęcam i w tych intencjach
możecie swoje intencje się tam ofiarować, ale pamiętajcie, że jest nas wtedy więcej i więcej osób jednoczy się w tych pięciu wspólnych intencjach. I to spa nie jest takim wymysłem czy jakąś fanaberią, ale naprawdę możecie się włączyć do dużej akcji modlitewnej urzekających. I teraz idąc dalej, bo jedną z intencji modlitewnych jest właśnie Polska pod Krzyżem, to najważniejsze wydarzenie roku, 14 września. Ostatnio miałyśmy komunikaty, że miejsce ulegnie zmianie i tak też jest. Czekamy na komunikat ze strony organizatorów, gdzie będzie odbywała się akcja. Rozmawiałam z panią Ewą, która jest rzecznikiem prasowym, jeszcze w piątek chyba rozmawiałyśmy. Czekamy na nowe miejsce. Urzekająca włącza się w promocję tego wydarzenia, włącza się w to, żeby jak najwięcej osób wzięło w nim udział, tak jak Różaniec do granic. Więc niebawem na naszym fanpage'u nowe komunikaty, jak już będzie wiadomo, będzie na 100% potwierdzone nowe miejsce, aczkolwiek już wiemy, że jest i będzie. Kamila pyta mnie o film, o Ojcu Pio, czy wiadomo, czy wiadomo w jakich kinach. Kamila, jeszcze nie wiemy. Dzisiaj będziemy się kontaktowały z dystrybutorem, bo do piątku trwał u nich urlop, więc dzisiaj będę wiedziała, czy wchodzi on do dużych multiplexów, czy będzie w kinach niszowych. Zobaczymy, ale na pewno na Urzekającej będzie głośno, jak już będzie wiadomo, w których kinach i w jakich częściach Polski. Bożena Morawska pisze o Kawa z Maryją. Tak, jest to znana praktyka w Warszawie, gdzie dziewczyny się spotykają na kawie z Maryją po kilka, kilkanaście osób. U nas na ogrodzie też miało miejsce takie spotkanie. Zaczynamy różańcem, ale to głównie modlitwa różańcowa wśród kobiet urzekających też. Kawa z Maryją to jest praktyka znana już od jakiegoś czasu. Wśród warszawskich mam została zapoczątkowana tutaj. www.spotkaniamam.pl. I przechodząc płynnie do drugiego tematu, dziewczyny, mamy kochane, chcę Was zachęcić do spotkaniamam.pl. Chcę Was zachęcić do udziału w takich spotkaniach. Są to spotkania organizowane akurat tutaj warszawskie, ale w różnych częściach kraju są takie fajne spotkania. Na przykład w Krakowie Macierzanka, inne części Polski też mają. Wiem, takie Łódź też ma spotkania, mam diecezja łódzka, ksiądz Paweł Gabara się opiekuje. Spotkania mam mają na celu, tutaj pisałyście o tym, że brakuje Wam takich miejsc, kiedy mamy jeszcze są w domu, opiekujecie się dziećmi, żeby wyjść i pobyć wśród mam, które mają te same wartości, te same problemy i tak dalej. I takie spotkania się odbywają. Słuchajcie, to są takie klubiki dla chrześcijańskich mam. Bardzo fajny czas. Ciekawi prelegenci. Świadectwa mam, wzajemne wspieranie się. Ja podaję stronę warszawską akurat. Pytacie o Białystok? Nie wiem, aczkolwiek może przy jakichś parafiach. Bardziej tutaj duszpasterstwo rodzin może coś na ten temat wie. Bo ja sama brałam w tym udział. Sama kiedyś na Mokotowie organizowałam takie spotkania, jeszcze przed urzekającą. I powiem Wam, że to bardzo dużo daje. Teraz pewnie na wakacje są zawieszone, ale ruszą od września. Na naszej stronie tej spotkania mam możecie zobaczyć. Kamila Bochenek, w Krakowie na pewno działa macierzanka. I to było w ogóle pierwsze miejsce chyba, które zainspirowało inne miasta. Bo Agnieszka Strzoda, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, matka chrzestna urzekającej, śmiejemy się z Emilką. Ona brała udział właśnie w Krakowie, w macierzance, spotykała się i przeniosła to na grunt warszawski. Tak, Radom też ma takie spotkania. Może kiedyś zrobimy taki post, gdzie spotykają się mamy na urzekające i wtedy poprosimy o linki, albo na urzekająca to ja. Wtedy warto się tam sparować. Ale dla tych mam, które
są w domu, które, wiecie, czasami jest naprawdę trudno, a w klubikach świeckich nie zawsze są treści takie, jakie byśmy chciały. Więc zachęcam Was do tego, żebyście szukały takich spotkań chrześcijańskich i wzajemnie się wspierały. W wielu miastach w Polsce, dużych miastach, są takie spotkania. Przechodząc do wątku wychowawczego, to po pierwsze chciałam Was. Nie będzie tutaj złotych rad, nie będzie, bo ja sama byłam teraz kłębkiem niecierpliwej mamy przez ostatni tydzień. Byłam z dziećmi u moich rodziców. Mogę się podzielić tylko lekturą tego, co mi się bardzo, ale to bardzo, nie tyle spodobało, co mnie urzekło. Jeszcze miałam jedną tutaj, aha, mam całą stertę takich książek, ale nic nie przebije jednej, księdza Woźnego. Zaraz Wam powiem dokładnie, jak on się nazywa. Ksiądz Woźny, chyba Artur. Aleksander Woźny. I on ma taką książkę Wychowanie dla Boga. Słuchajcie, to jest jedyna książka. Wychowanie dla Boga. Ona ma może 50 stron. Wychowanie dla Boga. W Skarżysku nie ma jeszcze urzekającej, jakby ktoś pytał. Ale nic nie stoi na przeszkodzie przed tym, żeby była. Chcę Wam powiedzieć właśnie o tym wychowaniu dla Boga, bo ksiądz Woźny mówił tam o tym, żeby, szczególnie do mam, żeby oddawać, nie zawierzać tylko, ale oddawać nasze dzieci Maryi. I zupełnie inaczej wtedy wygląda nasze wychowanie, bo nie wychowujemy dzieci dla siebie. Nie mamy ich na własność, one nie są naszą własnością. My je mamy po to, żeby wypuścić je dla świata i żeby. Matko, nie mogę sobie jakoś tych włosów tutaj. I my jedyne, co mamy, to zrobić wszystko, co w naszej mocy, po ludzku, żeby te dzieci wychować na dzieci Boże. I kiedy oddamy je Maryi, oddamy. Oddać i wychowywać je jak dzieci Maryi. Że nie zawsze jest tak, jak sobie to wymarzymy, że nawet królowa Jadwiga miała kilkoro dzieci i były takie, które zupełnie poszły nie w tą stronę, ale były oddane Maryi i ona się nimi zaopiekuje, bo najważniejsze jest życie wieczne, a nie życie tu na ziemi. I naprawdę bardzo mocne i trafne rozważania księdza Woźnego. Natrafiłam na niego przez koleżankę tutaj, niewolnicę Maryi, taką, która przeżyła niesamowite nawrócenie. Została dotknięta tak mocno przez Pana Boga, nawróciła się, słuchajcie, zmieniła życie bardzo mocno. I ona znała właśnie księdza Artura. I polecam Wam z całego serca lekturę tej książki, Wychowanie dla Boga, bo ona przemienia myślenie. I możemy tutaj, ja mam przeróżne, wychowywać, wymagać, żeby wychowywać do wartości, z tej serii bardzo fajne. Oczywiście Jasper Joule, który odszedł niedawno. Jak mówić, powiem Wam, nie jestem fanką ogromną tej książki, z całym szacunkiem do wszystkich, którzy żyją tym, ale. Trochę to nie zupełnie moja bajka, ale bardzo fajna książka, która szczególnie dla rodziców chłopców, Dzikie stwory, która pomaga zrozumieć ten dziwny mózg chłopców, naprawdę Dzikie stwory i fantastyczna Wołochowiczów, Sześć zaskakujących pragnień dzieci. To jest coś, rodzice, nie bójcie się wymagać. Moim zdaniem trochę to nie idzie w parze, to i to. Ale bliżej mi do wymagania, bliżej do obowiązkowości i takiego trochę reżimu, bo jak czytamy biografie świętych i błogosławionych rodziców, to rzeczywiście wymagania i ćwiczenie charakteru były tam bardzo mocno podkreślane. No dobra, ja nie mogłam znaleźć tej książki księdza Woźnego, być może komuś ją pożyczyłam. Ale miałam tam mnóstwo niesamowitych cytatów, pozakreślanych fragmentów,
A książka ma może 50 stron, słuchajcie. Bardzo mało, bardzo mało. A warto do niej sięgnąć, bo jest mądra. Jest po prostu ten ksiądz, który. No, ksiądz naszych czasów. Ksiądz naszych czasów. I jeszcze niektórzy go pamiętają, nie? Dla mnie to było niesamowite. Ja nie wiem, jak będzie dalej, czy pójdzie w tą stronę, że być może będzie to kandydat na ołtarze. Dużo zostawił po sobie mądrych rad, wskazówek i no, i wierzę, że nie jedna z Was skorzysta z tego. Naprawdę nie jedna z Was może skorzystać, bo polecam, z całego serca polecam. Nie będzie tutaj złotych rad, tak jak co niektóre się zastanawiały, ale w przyszłym roku obiecuję Wam, że na Urzekającej będą dwie nowości. Ania, będziemy spisywały te lektury. Ja na koniec zawsze podsumowuję post i zawsze są lektury. Nie jestem chwilowo w stanie notować. Nie ma problemu. Co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że dwa nowe, duże kursy będą się szykowały na przyszły rok. To jest dla żon, być może małżeński też, i na pewno o wychowaniu ze specjalistami. Marysia, to wychowanie dla Boga. Ksiądz Woźny. I na pewno wiele z Was będzie chciało skorzystać, bo już piszecie, ale nie jesteśmy na razie czasowi i po prostu nie mamy mocy przerobowych, żeby tyle napisz, czy ktoś nie pał ci dziecko. Nie wiem, płaci nęcecko. Darek Raczyński, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Dziewczyny, mamy czas teraz na pytania. Wasz ulubiony czas. Możecie pisać pytania, spostrzeżenia. Ja tylko mówię, że jutro o 20 jest webinar o wdzięczności i od 5 sierpnia rusza wdzięczność. Rusza, robimy krok ku szczęściu. Sama też zrobię ten krok jeszcze raz. Robimy krok do zmiany swojego życia, ale też życia naszego otoczenia. Pamiętajcie, że Wy, kiedy zmieniacie siebie i zmieniacie swoje życie, to nie robicie tylko tego dla siebie. Pamiętajcie, że macie wpływ na 5 osób, z którymi żyjecie, z którymi najczęściej przebywacie. I macie realny wpływ na zmianę ich życia. Wy, zmieniając swoje życie. Bo nie możecie zmienić drugiego człowieka. Nie można zmienić drugiego człowieka. Nie mamy takiego... Basia, co sądzisz o wychowaniu dzieci według Machiavellego? Nie sądzę nic, bo nie wiem Machiavelli, jakie miał zasady. Będę tu laikiem. Wdzięczność kosztuje tyle, co zawsze nasze kursy. W okresie promocji 49 zł, kto się załapie, a potem, czyli do najbliższej niedzieli, a potem 97. Nic się nie zmienia tutaj. Wszystkie nasze kursy tyle kosztują. Czy na Urzekającej są kursy, ale nie dla mam i żon? Dorotko, wszystkie kursy dotychczasowe są właśnie nie dla mam i żon. Dlatego w przyszłym roku to chcemy trochę pójść w inną stronę. Wszystkie nasze kursy, które znajdziesz na, zaraz Ci powiem gdzie, czyli program roczny, nie są przygotowywane pod mamy i żony. Tak. A Machiavelli, trudno mi się odnieść, bo nie wiem, czy czytam jakąkolwiek książkę, czy znam jego. Urzekająca.pl/program. Tu możesz kupić dostęp na cały rok, czyli 360 zł za cały rok, za wszystkie kursy i zobaczysz sobie, jakie były. Ale wszystkie dotychczasowe kursy są dedykowane kobietom w każdym stanie, w każdym powołaniu. Jakie tematy będą poruszane na tym kursie? Co będzie? Basia, o tym dowiesz się jutro na webinarze. Będziemy uczyć się. Będziemy uczyć się o tym, jak
wprowadzać wdzięczność do swojego życia, będziemy starały się pokazywać też, jak realnie zmienia się Twoje życie. Będziemy mówiły o tym, jak przestać narzekać, jak narzekanie zatruwa Twoje życie, ale przez konkretne narzędzia codzienne do pracy. Czyli przez cały miesiąc będziesz miała codzienną wiedzę, 3-4-minutowe filmiki, ćwiczenia do tego, jak nauczyć się, bo to jest nauka, umówmy się, to nie dzieje się od tak, że Ty sobie postanowisz i tak się stanie. To jest tak jak nawyk, nie? 30 dni wchodzenia w nawyk wdzięczności i wychodzenia z narzekania. To mniej więcej tyle. Ale jutro o 20 będę o tym więcej mówiła. Pytacie, ile będzie kosztowała wdzięczność. Tyle, co każdy kurs. 49 zł na miesiąc dostęp. Jeśli komuś się przestanie podobać, ktoś pomyśli, że to jest bez sensu, to zawsze możesz dostać zwrot kosztów. 3 tygodnie od momentu zakupu. 21 dni masz na zwrot kosztów. Dobra. Iwonka pisze bardzo fajną rzecz. Nie da się zmienić nikogo na siłę, ale poprzez siebie. Tak. Kasia, gdybym chciała wykupić kurs o wdzięczności dla moich córek, czy muszę zrobić to przez ich Messengera i płacę każdy osobno? Kasia, jeśli chcesz kupić dla swoich córek, to wiesz co? To zgłoś się do nas, to wtedy chłopaki na sklep@urzekająca.pl, zadaj to pytanie na maila, to chłopaki wszystko Ci odpowiedzą. Być może oddzwoni ktoś, bo tak, jest taka możliwość. Wiele osób kupuje swoim mamom, córkom, przyjaciółkom na prezent nasze kursy i potem te osoby są mega wdzięczne za taki prezent. Słuchajcie, no za 49 zł można wyjść na kilka kaw albo na 2-3 obiady, a można przez miesiąc pracować nad sobą, a to jest nasz wybór. Ja tutaj, wiecie, to nie jest naciąganie, absolutnie nie, bo w ciągu 3 tygodni możesz dostać zwrot kosztów, jeśli to Ci się nie spodoba. Masz zupełną wolność w tym. Czy te spotkania, kawa z urzekającą jest dla mam, czy dla każdej kobiety? Klaudia, dla każdej. Dzisiaj miałyśmy, miesiąc temu, tydzień temu było o żonach, 2 tygodnie temu było o pięknie kobiety. Dzisiaj był jeden tylko punkt o dzieciach. Dla każdej kobiety. Za tydzień będzie wakacyjnie. Za tydzień będziemy mówiły o diecie. O diecie. Słuchajcie. Podzielimy się tym, co na kogo działa. Ja podzielę się swoimi spostrzeżeniami i tym, wiecie, dlaczego taki temat w przyszłym tygodniu, bo byłam teraz u rodziców i na działce czytałam pamiętniki sprzed 20 lat. I moje zmagania wtedy z dietą, z poczuciem piękna, z poczuciem wartości, raczej z jego brakiem jako nastolatka, dzisiaj z perspektywy dojrzałej kobiety, no tak, no mam prawie 30, mam 34 lata, będziemy mówiły o dietach, o diecie. Ja chcę od Was usłyszeć, jak Wy się z tym zmagałyście, jak żyjecie, czym się karmicie, czym karmicie swoje ciało, będzie trochę nawiązania do piękna, ale trochę od strony poczucia własnej wartości. Wakacyjny, fajny temat, być może podzielimy się kilkoma przepisami, ja też na pewno się podzielę, bardzo lubię gotować, ale chodzi mi bardziej o podejście do naszej diety. Jakie macie jeszcze pytania, dziewczyny? Bo wdzięczność, jutro się dowiecie dużo, dużo więcej. Kto będzie miał ochotę, pamiętajcie, że nasze kawy i webinary można odsłuchać w dowolnym momencie. Bożena, czy w sierpniu myślimy o modlitwie za uzależnionych? Teraz trwa spa, Bożenko, u nas i kolejnej akcji modlitewnej raczej nie planujemy, bo możemy na grupie, jeśli chcesz zainicjować akcję abstynencji. My na przykład w sierpniu jesteśmy abstynentami z moim mężem, w zeszłym roku przynajmniej byliśmy. To dzisiaj plaga ogromny problem społeczny. Tak, ale ze względu na spa i tak ważne intencje modlitewne tamte, dużej akcji zorganizowanej nie podejmujemy. Być może będziemy mieli, nie wiem, może jakąś akcję abstynencką zrobimy. Kiedy coś idą stworzyć w Gorzowie? Basiu, nasze spotkania tworzymy tak, że jeśli ktoś ma ochotę zorganizować na początku kawę, to badamy teren, organizujemy kawę i zanim uruchomimy msze święte, tak jak to teraz jest w Pruszkowie,
to teraz to dużo dłużej trwa, ale takie, musi znaleźć się osoba na miejscu, która będzie chciała zorganizować takie spotkanie. Kamila Bochenek, spotkanie o 20 to będzie ten webinar. Czy spotkanie kawa będzie też w poniedziałek? Będzie. W poniedziałek o 8. Bożena, diety w wakacje? Żadne. Jem, co dają na wyjazdach. A my czasami, jeśli jesteśmy na wyjeździe, to mój mąż jest akurat na diecie ketogenicznej, to bierze swoje jedzenie, a ja na przykład dokopuję owoce i warzywa, bo my jesteśmy owoco- i warzywożercami. I często na wyjazdach, szczególnie zorganizowanych lub pielgrzymkach, brakuje nam owoców i warzyw. I ostatnio, jak byliśmy z dziewczynami na urzekającej, to też kupowałyśmy notorycznie owoce i warzywa. Więc tak, Betty, jestem 8-5 rocznik, lipiec, tak. Jeśli Ty też, to możemy sobie przybić piąteczkę. Chodzi mi o to, żeby będziemy się przyglądały też temu, co jemy, jak jemy i no, ja bez owoców i warzyw, a bez wody to już w ogóle nie mogę sobie poradzić. Ostatnio u rodziców byłam kilka dni tylko na owocach i warzywach i rzeczywiście było mi z tym dobrze. No dobrze, ale o tym będziemy za tydzień mówiły. Będziemy się dzieliły swoimi przemyśleniami, swoimi pomysłami. Być może przepiśnik zrobimy później na grupie. Ale to, na co chcę Was uczulić po dzisiejszej kawie, to czas wyciszenie dla siebie. Ja na przykład mam postanowienie teraz, żeby wstawać wcześniej. Mimo wszystko, słuchajcie, nie mogłam się zmobilizować, no. Więc szósta, najpóźniej 6:30, bo na 9:00 jadę do biura, więc dla mnie to 6:00 jest dużo, dużo wcześnie. Modlitwa i poranna Eucharystia. Dzisiaj udało nam się być na 7:00, na porannej Eucharystii, potem była kłótnia rodzinna, a potem były problemy techniczne i kawa z opóźnieniem. Tak to wygląda. Więc jesteśmy normalni, nie żyjemy idyllą. Ale, jak usłyszałam odpowiednika, pokłócić się trzeba. Ważne, żeby nad tą burzą wychodziło słońce. To dziś jeszcze nie można kupić kursu? Można, poczekajcie, ja mam nawet linka do niego. A oczywiście, że można kupić. Tylko muszę znaleźć tego linka, czekajcie. Dajcie mi chwilę. Można, można, wszystko można. Można, można, wszystko można. Zaraz Wam powiem. Ewelinko, podobno pochodzisz z Siedlec. Nie ja, tylko mój mąż. To moje rodzinne miasto, od 16 lat mieszkam poza Siedlcami, ale niedaleko. Żałuję, że nie byłam na spotkaniu rzekającym w duszpasterstwie akademickim. Mój mąż pochodzi z Siedlec i tam mieszkają jego rodzice i tam przyjeżdżamy. Odwiedzają rodzice i siostra i tam i babcia jeszcze. I odwiedzamy Siedlce. Będziemy w sierpniu na urodzinach mojego męża Chrześniaka. Agata, jak wyeliminować mięso? Powiem Ci, że mi to przychodzi dość naturalnie. Jem bardzo mało mięsa. I ja chyba generalnie nie jestem, absolutnie nie jestem wegetarianką, weganką, nic z tych rzeczy. Ze względów zdrowotnych powinnam wyeliminować zupełnie nabiał i miesiąc już go wyeliminowuję. Dużo łatwiej jest mi w domu, ale kawy z mlekiem na mieście, tam gdzie nie mają roślinnego, ciężko mi jest wypić. I tak jak tutaj pisze Jolanta, dieta Dąbrowskiej, szczególnie teraz, kiedy jest ciepło, dla odtrucia organizmu. Wiesz, dzisiaj mamy teraz bogactwo warzyw, owoców i to jest dużo, dużo łatwiej. Ja na przykład bez mięsa potrafię żyć i jest mi dobrze. No. Ale zaraz Wam dam linka, szukam już linka do kawy. O, jest. Nie do kawy, tylko linka do kursu. I on chyba teraz, będziecie miały jeszcze go w cenie, bo on do następnej niedzieli jest w promocyjnej cenie, po prostu. Czekajcie. Oczywiście. Krok do szczęścia. Wdzięczność. Można go kupić w ciemno. Dobra, jakie jeszcze pytania? Pytania dotyczące ewentualnych kursów i spotkań urzekających. Pytałyście o zorganizowany wyjazd na Polska pod krzyżem. Wiecie co? Jesteśmy w stanie zorganizować, znaczy nie robimy jednego wielkiego wydarzenia, bo nie jesteśmy w stanie po prostu. Na pewno autokar będzie zamówiony z Warszawy, ale miejsca z tego co wiem to już się kończą. Znaczy będzie, szybko się rozejdą. I jeśli urzekające z innych miast będą organizowały takie wyjazdy, to tak. Ale wiecie co, no to jest, nas jest 300 tysięcy urzekających, to wiecie,
ciężko będzie zorganizować taki wyjazd wspólny. Będziemy na pewno, tak jak mówię, będziemy robiły wyjazd, z Warszawy będzie autokar. Kawa w Warszawie kolejna 13 sierpnia. Miejsce jeszcze nieznane, bo na pewno chcemy zmienić miejsce w jakieś takie bardziej kobiece, czyli Halka nam się podoba, czekamy na potwierdzenie w Halce. Dobrze, było jeszcze pytanie o ogólnopolskie spotkanie. Tak, jest w planach, natomiast mocy przerobowych brak, szukamy miejsca, marzy nam się jakiś hotel, ale chcę Wam powiedzieć, że będą ogólnopolskie rekolekcje z księdzem Markiem Dziewieckim 21-23 lutego w Radomiu, w przepięknym miejscu, trzydniowe. Ale o tym będzie niedługo na Urzekającej. I ogólnopolski dzień skupienia siostrą Anią Marią Pudełko w grudniu w Łodzi. 300 miejsc tylko, także też szybko się rozejdą. Martyna mnie pyta, czy za kursy można płacić przelewem na poczcie, czy tylko internetowo? Można płacić przelewem na poczcie. Blankiet do pobrania masz na dole w płatnościach. Jak już Cię przekieruję na płatności, to masz blankiet, możesz go pobrać, wydrukować, nie wiem, czy numer konta i wpłacić sobie na poczcie. Wszystko można. Czy myślałeś o Camino de Santiago? Niedawno skończyłam i myślę, że to fantastyczna droga dla każdej kobiety. Nie myślałyśmy, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego zorganizować. Wiesz, bardziej stacjonarnie robimy rekolekcje. Droga fantastyczna, w samym Santiago byłam, szłam kawałeczek. Bardzo, bardzo fajnie. Basia Mickiewicz, czy na te Polska, podkreślam, są jeszcze miejsca? Pytasz o Warszawę? W Warszawie nie mamy jeszcze zapisów, ale tam się trzeba zarejestrować na stronie polskapodkrzyżem.pl. Nawet jeśli chcesz jechać sama, to trzeba się rejestrować. Gdzie to znajdę? www.polskapodkrzyżem.pl. Będzie w linku podane. Tam trzeba się rejestrować, dziewczyny. Maciek z Lechem mówili, że trzeba się rejestrować. Agata Chorodyńska, cukier wyeliminujemy. Nie martw się. Dobrze, to tyle, bo tych spotkań trochę planujemy ogólnopolskich, na pewno dwa, w grudniu z siostrą Anią Marią Pudełko, o pięknie kobiety też, z księdzem Markiem 21-23 luty 2020, o godności kobiety, wspaniałe rekolekcje, całodobowa adoracja, tylko 80 miejsc mamy w przepięknym miejscu, malowniczym hotelu w Radomiu. Kto wie, jak wygląda ten najnowszy hotel wyremontowany w Arce. Ja jestem zachwycona, tam jest jak w bajce, więc nasze rekolekcje będą prawdziwie dla córek królów, króla królów. Dobrze, to chyba wszystko. Pytacie o wyjazd Polska pod krzyżem. Tam trzeba się rejestrować. My mamy, znaczy z każdej części możecie zamówić też z księżmi porozmawiać w parafii i zorganizować takie wspólne wyjazdy, jeśli tylko macie ochotę. Miast jest za dużo, bo to jest 22 miasta i my nie jesteśmy w stanie wszystkiego organizować, słuchajcie. Bardziej w Warszawie zrobiłyśmy taką prywatę chyba i ten autokar być może będzie. Zapisów jeszcze nie ma, także nic nie wiadomo. Dobrze. Te podsumowania, te co zawsze mamy, notatki i później w poście są książki, wydarzenia, linki, to wszystko za chwilę będzie w tym poście. Nazwiska księży, jakieś inspiracje, to wszystko się tam znajdzie. I oczywiście nasze kursy też tam będą. Od kiedy można się zapisać na te rekolekcje w Radomiu? Jeszcze nie ruszyły zapisy, słuchajcie. Od kiedy? Pewnie po wakacjach. Tak samo jak na dzień skupienia z siostrą Anią Pudełko. Po wakacjach, jak już wrócimy. My też wyjeżdżamy 15 i wracamy dopiero we wrześniu. Czekają nas daleka wyprawa do Czarnogóry, Chorwacji i Medjugorje. Jedziemy z dzieciakami, jedzie nas wesoła ekipa, bo będzie, słuchajcie, będziemy mieli łącznie 7 dzieci na razie. Na razie, być może więcej. Także słuchajcie, będzie, naprawdę będzie wesoło. Ale jeszcze na koniec chciałam Was zapytać, czy ktoś z Was 15 sierpnia wybiera się do Częstochowy? Bo my się wybieramy i może zrobimy jakieś spotkanie tam w jakimś miejscu określonym. 15 sierpnia Częstochowa. Jedziemy z dziećmi. Może ktoś z Was będzie na miejscu. Będziemy się szukać. Jedziemy akurat do Bielska Białej. W zasadzie to jedziemy właśnie na te nasze wakacje już. Przez Częstochowę i Bielsko Białą. Czy ktoś z Was jedzie? 13 będę na kawie. Tak, będziemy z Emilką.
bo dawno my nie organizowałyśmy wspólnie i tym razem 13 sierpnia będzie kawa zorganizowana przez nas. Kasia Marzec będzie. Słuchajcie, dziewczyny, to może uda nam się spotkać. Bliżej wyjazdu może gdzieś zrobimy sobie jakieś tam miejsce na miejscu, gdzie usiądziemy z kawą lub wodą w termosie i rzeczywiście będziemy mogły sobie chociaż powiedzieć cześć na żywo i jakąś relację dziewczynom chociaż pomachać. Fajnie, cieszę się, że się część z Was wybiera. Czyli w takim razie z Bielska Białej jedziesz, Betty, bo my później z Częstochowy wracamy do Bielska i w piątek będziemy w Bielsku. To w takim razie, dziewczyny, skoro tak, to spotkanie urzekających 15 w Częstochowie może uda się zrobić. Pomyślimy nad tym. Jedziemy do mamusi, jedziemy z dziećmi. Nie wiem, na ile one nam tam pozwolą się skupić i pozwolą w ogóle cokolwiek zrobić, ale sami, jak usłyszeli historię obrazu, mamy taki duży obraz Matki Boskiej Częstochowskiej u mojej mamy i zaczęli się interesować tymi rysami. I w ogóle to oni chcą jechać i się wybierają 15, więc to mnie chociaż cieszy. Dobrze, bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania. Biję się w piersi, że było ono z ogromnym opóźnieniem, ale za tydzień obiecuję, że będzie o 8 rano w poniedziałek. Obiecuję Wam. W Bielsku Białej będziemy chyba piątek i sobotę, bo potem ruszamy dalej do Piranu na Słowenię. Pewnie na raz to zrobimy, czyli wyjedziemy nad ranem i na wieczór już tam. Także 2 dni w Bielsku, tam mamy rodzinę dość bliską mojego męża. Właśnie wróciłam w Częstochowy, módl się za urzekające w czasie apelów. Modliłam się. Była modlitwa za urzekające. Pięknie. To jak są takie modlitwy, to dajcie znać nam, to my zamieścimy na fanpage'u, żeby dziewczyny wiedziały. Aneta przez 10 dni, to my w Medjugorje będziemy 22-23 sierpnia. To może w Medjugorje się zobaczymy. Tam też będą urzekające. Jedziemy w ogóle też w 3 rodziny i w 3 rodziny też będziemy w Medjugorje z naszymi dzieciakami. Będzie głośno na pewno i słuchajcie, na modlitwach na pewno będzie ich widać. Dobrze. Dobrze. Czyli w poniedziałek o 8 rano się widzimy, dziewczyny, na kawie. Potem 13 sierpnia jest kawa w Warszawie, 15 sierpnia widzimy się w Częstochowie, z częścią z Was widzimy się w Medjugorje, 22-23. Jeśli ktoś w Bielsku miałby ochotę na urzekającą kawę, dziewczyny, to na grupie urzekająca to ja się zorganizujmy. Pewnie, że się spotkamy. Słuchajcie. A 10-11 jesteśmy w Krakowie. Może w Krakowie uda się coś zrobić. W ogóle my dużo teraz będziemy jeździć z dzieciakami. Bardzo się cieszę. Dzisiaj znowu mam dla Was propozycję, dziewczyny. Wieczorem o 21:00, 21:00, pomódlmy się wspólnie w naszych intencjach, tutaj tych dziewczyn, które jesteśmy na kawie. Każda z nas, być może nie musi to być apel jasnogórski, może nie każda będzie miała czas na apel, ale westchnijcie wspólną modlitwą o 20, o 21. Wspólnie pomódlmy się w łączności z nami, tutaj tymi dziewczynami, które były na kawie, w naszych intencjach. Co? Co wy na to? 21. wspólna modlitwa. Ktoś mnie pyta, w jakim kubku. Ja mam duży kubek. To są te nowe filiżanki z H&M-u, z takim złotym, pięknym zdobieniem. Ale ja piję długo kawę. Ja potrafię pić kawę 1-3 godziny. I piję ją zimną i wcale mi to nie przeszkadza. Dziś 21. wspólna modlitwa. Nawet krótka, na ile Wam czas pozwoli. Westchnijmy w swoich naszych intencjach. Z Panem Bogiem, dziewczyny. Do zobaczenia jutro o 20:00. Zapraszam Was wszystkie. Bardzo będzie mi miło się z Wami zobaczyć. 20:00 jutro webinar. Buziaki, życzę Wam pięknego dnia, dobrego tygodnia. Ja zaczęłam go mocno nerwowo dzisiaj. Jadę męża przeprosić do biura. Może być pod Twoją obroną, tak zaproponowała Kasię. Dzisiaj o 21:00 się modlimy. Możecie westchnąć w mojej intencji. Też dzisiaj będziemy nagrywać kolejne filmy na nasze kursy, także proszę Was też o pamięć i dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję za to, że jesteście i za Wasze świadectwo. Buziaki kochane, pa!